Lordzie Iron Fist, porucznik Kalech i sierżant Piritak meldują się. Mówcie. Gdy zgodnie z rozkazem patrolowaliśmy plażę w Brighton Point, zauważyliśmy, jak na nasz teren wkroczyła duża grupa najeźdźców składająca się z 40 elfów. Gdy nadszedł odpowiedni moment, zaatakowaliśmy. Cóż za odwaga! Wróg ugiął się pod naporem naszych gwałtownych ataków. Obrona kraju była naszą powinnością. Naprawdę? Zabiliśmy co najmniej pół tuzina, zanim zorientowali się, co się dzieje. Reszta uciekała jak świnie przed ubojem. Ruszyliśmy w pogoń i na własne oczy... Co cię tak bawi, panie? Nic. Mówcie dalej. Oczywiście. Jak już mówiłem, ścigaliśmy gobliny. Strzelaliśmy im w plecy, ponieważ i tak nie stanęłyby do honorowej walki. To przykre, ale konieczne. Tak, wasza wysokość. Kiedy przy życiu zostały już tylko dwa gobliny, zauważyliśmy potwory wychodzące z morza. Początkowo sądziliśmy, że przybyły pomóc goblinom, ale wkrótce stało się jasne, że ich obecność nie miała nic wspólnego z potyczką na plaży. Schroniliśmy się za skałami. Każdy z nich miał torbę przy pasie, a na szyi nosił dziwny amulet, który wyglądał jak małe, czarne pudełko. Co? Co powiedziałeś? Powtórz to! Mam jeszcze raz powiedzieć, jak osobiście zabiłem dwóch elfów jedną strzałą? Nie, nie. Dalej, po tych bredniach. Opowiedz mi o pudełkach. Były wykonane z gładkiego czarnego metalu i miały mniej więcej 1,5 cala długości. Nie mogliśmy przyjrzeć się dokładniej. Opis tych pudełek pasuje do pewnej legendy. Co działo się dalej? Ludzie morza zaczęli się sprzeczać, po czym jedna grupa odwróciła się i ruszyła w dół plaży. Pozostali udali się w drugą stronę. Rano zauważyliśmy, że jeden z nich porzucił na plaży swoją skórę. Przepływ zmył ich ślady, więc zdecydowaliśmy się wrócić do bazy i zdać raport. Dziękuję za twój raport, poruczniku Kalech. Cieszę się, że choć raz mogłem usłyszeć coś interesującego. Awansuję cię na kapitana. Natychmiast zbierz oddział poszukiwawczy i znajdź tych ludzi morza. Jeśli wam się uda, nie stracisz awansu i życia. Aha, Kalech! Jeszcze jedno. Powodzenia.